Witajcie w kolejnym odcinku Polowania na drapieżniki. No wczoraj udało się 16 okoni złapać, dzisiaj z rana, bo godzina 10, wybraliśmy się na to samo łowisko. Najpierw przerzucimy teren twisterkiem lub jakąś małą obrotóweczką 1-0, a potem spławik, no i to co wczoraj. Miejmy nadzieję, że udane będzie. Miejmy nadzieję, że będą te połowy udane. No niestety tylko też około 2 godzin. No ale czasu brak, jak zwykle. No to próbujemy na spinning. No wcześniej już na tego ripperka próbowałem. Wcześniej, to znaczy dzisiaj. No i niestety nic. Dlatego założymy takie małe. O. Taką małą obrotóweczkę. Mogę mieć problem z zarzuceniem jej, bo mam plecionkę na spinningu. To maleństwo mało co waży. Niestety nic nie było. Dlatego zmieniamy przynętę. Teraz próbujemy na czerwonego twisterka. Zobaczcie, że mam w czym wybierać. No jest naprawdę woblerków, cała masa obrotówek, dużych twisterów, much, na które no niestety nie łapię. Tutaj mam ciekawe różne obrotóweczki. No, tak to wygląda. Ale to nie jedyne moje pudełeczko. Tu jest takie raczej typowo okoniowe, gdzie są takie właśnie małe przynęty. Tutaj właśnie te łaproszki takie. No ale niestety, tak jak mówiłem, na plecionce, jak mam na spinningu, jest bardzo no jest ciężko zarzucić mi taką lekką przynętą. Niestety na twistera nic nie pykło. To zakładamy spławik. Łapiemy dzisiaj na standardowego mojego kija. 5-metrowa teleskopówka. To jest Mikado Golden by Float 500. Tak to wygląda. Kołowrotek Jason Atrax AX200, 7-łożyskowy, wysłużony, ale ciągle działa. A na haczyku piękne rasowe żmijki z mojej produkcji. W końcu maleństwo, małe, ale jest taki garbusek mały. Teraz wrócimy mu wolność. A w kalendarzu brań miały być brania dzisiaj zajebiste. Praktycznie to ich nie ma. Branie! Siedzi. Pewnie garbaty. O, i to spory. Kurde, niestety połknął. Ale mamy specjalistyczny sprzęt do tego. Więc mam nadzieję, że się uratuje. Ładna sztuka. Ten to już ma grubo ponad, no, 18-19 cm. Mamy branie, idziemy do wędki. No i jak widzicie, znowu mały, garbaty. Tym razem znowu taki no naprawdę mały. Jakiś tam zbłądzony wędrowiec w oddali
Myślałem, że to wędkarz. A może. Ale zobaczył prawdziwego wędkarza i stwierdził, nie będzie robił wiochy. Wyciągnę jeszcze jednego konia i dla odmiany założę pinkę. Zobaczymy, czy może jakaś płotka skubnie leszczyk. Chociaż raczej płotka. No, chciałbym coś innego. No witajcie, właśnie przed chwilką taki szczupaczek złapał się na żywca. Zmierzymy. Dokładnie ma 43 cm i ląduje do wody. Szczupaczku, płyń sobie. I poszedł. No i sami widzicie, że dzisiaj jest totalna lipa. Zmienimy jeszcze łowisko, zobaczymy na następnym. No, jak będzie warto coś nagrać, to nagram, jak nie, to do następnego. Trzymajcie się.